to podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. O tym, jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papaj-Żołińska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Ile razy zaciskasz zęby, powtarzając sobie, że dasz radę? Jak często ignorujesz sygnały własnego organizmu i po prostu przesz do przodu? Jak często siedzisz do późna, bo zadanie musi być zrobione? Komunikacja z klientami jest kluczowa w prowadzeniu własnego biznesu, ale równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest komunikacja z samym sobą. Jakich błędów nie należy popełniać? Jakich symptomów nie można bagatelizować? I kiedy warto przyznać, że najwyższy czas sięgnąć po wsparcie? O tym właśnie opowiem Ci w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po dosyć trudnym tygodniu, bardzo dla mnie wyczerpującym, bardzo frapującym, bo miałam naprawdę sporo ciekawych wyzwań i zadań do realizacji. Zaczęłam też pierwsze współpracę z osobami, które wspierają teraz moją markę i naprawdę dużo się działo. Ale działo się też dużo rzeczy, z których nie do końca jestem zadowolona i właśnie o tych rzeczach chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Wiecie co, jeszcze 10 lat temu na studiach potrafiłam przez całą noc nie spać. Na przykład przez całą noc uczyć się do egzaminu, albo do kilku, czasem do kilku jednocześnie, a rano brałam prysznic, robiłam sobie kawę do takiego wielkiego kubka zamykanego i biegłam na zajęcia. Te zajęcia, wiecie, tak trwały powiedzmy do godziny 16-17, potem leciałam do pracy, albo czasem musiałam się do tej pracy urywać w trakcie zajęć, bo byłam taką genialną osobą, która nie dość, że studiowała dwa kierunki jednocześnie, to jeszcze sobie do tego dorzuciła szkołę językową, a wieczory spędzałam prowadząc audycję w Radiu Studenckim, audycję Na miotle przez świat, o której już jakiś czas temu Wam opowiadałam. Więc albo spędzałam wieczór w radiu, albo szykowałam się do kolejnych nagrań i zajęć oczywiście. Dziś wiem, że nie mogę sobie na to już pozwolić. Nie mogę sobie pozwolić na zerwaną nockę czy na kilka zerwanych nocek, bo są inne rzeczy i inne osoby, inne obowiązki, które czekają na moją uwagę i których nie da się zepchnąć na tył świadomości. A i organizm, co tu dużo kryć, natrętnie przypomina, że przydałoby się też zadbać o komunikację z samym sobą, z samą sobą. I o tej komunikacji właśnie dzisiaj chciałabym parę słów powiedzieć. Wiecie co? Najciemniej zawsze jest pod latarnią. Kiedy zarządzałam zespołem obsługi klienta w klinice, w której pracowałam, zawsze powtarzałam moim dziewczynom, że weekend jest po to, żeby odpoczywać, więc jeśli cokolwiek im zlecam, jeśli pojawi się jakieś zadanie ode mnie, jakiś mail, to nawet jeśli wysyłam takie zadanie pod koniec pracy albo już po godzinach pracy, to ja wcale nie wymagam od nich, żeby rzucały wszystko i biegły wypełniać polecenia służbowe, bo jest czas na pracę i jest czas na życie prywatne. Poza tym umówmy się, jest też wiele ciekawszych zajęć niż spełnianie zachcianek szefowej. I mimo, że ta filozofia rewelacyjnie sprawdzała się i nadal sprawdza się w stosunku do osób, z którymi współpracuję, to niestety nie zawsze potrafię ją zaimplementować we własnym biznesie. I jest to temat, który powraca naprawdę cyklicznie, niczym bumerang, niczym tsunami albo czkawka mojego 4-letniego syna. Po prostu w kółko mam wrażenie, że mielę ten sam temat, mimo że powinnam go już dawno w swoim życiu przepracować. I tak naprawdę, kiedy po kolejnym takim weekendzie przy komputerze okazuje się, że ja się po prostu nie mogę wyprostować, bo tak mnie bolą plecy i w sumie jak spojrzałabym teraz w lustro, to chyba bym się przeraziła, bo trochę przypominam Quasimodo, a do tego palce pieką mnie od wielu, wielu godzin stukania w klawisze, to w takich momentach właśnie czuję, że świat jednak upomina się o swoje, że to już nie jest 10 lat temu, to nie są studia, to nie jest kolejna nocka, którą ja sobie mogę zarwać. Owszem, w biznesach
zwłaszcza w tych biznesach, które prowadzimy samodzielnie, bardzo często zdarza nam się zarwać parę godzin, uszczknąć parę godzin ze swojego czasu prywatnego, czasem paręnaście, i to jest okej, ale nie kosztem zdrowia i kosztem całej rodziny i całego zorganizowanego systemu pracy, bo po takich kilku zerwanych nocach pewnie przyjdzie mi zarwać kilka kolejnych dni, żeby dojść do siebie, a to już nie jest w porządku. Jakie więc błędy popełniam w swoim biznesie i jakich błędów, przed jakimi błędami chciałabym Was przestrzec, żeby po prostu tego nie robić? Cóż, opowiem Wam, co się u mnie ostatnio wydarzyło. Oprócz tego, że szumnie ogłaszałam, że prowadzę rekrutację na swoją prawą rękę, a w sumie kilka tych rąk, par skrzydeł tak naprawdę, kilka tych par skrzydeł wzięłam pod swoje skrzydła i właśnie przyglądam się, właśnie wypracowujemy własne schematy współpracy, dziewczyny wykonują pierwsze zadania i jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda i bardzo przerażona też, dlatego że nie do końca na to delegowanie zadań chyba byłam gotowa, ale na szczęście są osoby mądrzejsze ode mnie, które wiedzą, kiedy trzeba się na to zdecydować. I to jest też pierwsza wskazówka dla Was, jeżeli Wy nie wiecie, jeżeli Wy tego nie czujecie, skorzystajcie z porad osób, które siedzą w tym biznesie już trochę i widzą, co w trawie piszczy, widzą, kiedy należy troszeczkę odpuścić. Ale wyprzedzam trochę wydarzenia i wyprzedzam historię, którą chciałabym Wam opowiedzieć. A zatem w ostatnim czasie realizowałam pewien dość duży projekt i co ciekawe, sama wyznaczyłam sobie deadline. Rozpisałam zadania na poszczególne dni, nawet z lekkim zapasem, tak mi się przynajmniej wydawało, kiedy je rozpisywałam. I przystąpiłam do pracy zadowolona, że może plan jest lekko napięty, ale zdecydowanie wykonalny. Jak się możecie domyślić, potem wszystko runęło jak domino. Pierwszego dnia okazało się, że system działa nieco wolniej niż myślałam i pół dnia, tak naprawdę połowę czasu spędziłam na reorganizacji mojego planu, na przystosowywaniu się do nowych warunków. Drugiego i trzeciego dnia nadrabiałam straty czasowe, dlatego że deadline się nie przesunął, przesunęła się tylko moja praca i byłam troszeczkę w plecy. Czwartego dnia dotarło do mnie, że jeżeli chcę zdążyć, to tak naprawdę muszę troszeczkę zacisnąć zęby i uszczknąć jeszcze więcej ze swojego wolnego czasu i po prostu przez kilka dni rozciągnąć tę moją dobę i zrezygnować niestety z wolnego weekendu. I wszystko byłoby okej, gdyby tego piątego dnia nie wysiadły mi plecy. I co się wydarzyło dalej, jak myślisz? Oczywiście zacisnęłam zęby i parłam nadal przed siebie. Trzy dni później dostarczyłam projekt na czas. I teoretycznie powinnam być z siebie dumna. Zadanie było wykonane i było wykonane, myślę, całkiem przyzwoicie. Powiem tak skromnie, dlatego że jestem bardzo dużą perfekcjonistką, ale myślę, że było wykonane bardzo dobrze. Niemniej nie byłam z siebie dumna i nadal nie jestem, bo tylko ja wiem, ile wysiłku, zdrowia i nerwów kosztowała mnie realizacja tego zadania w terminie, który, przypominam, sama sobie narzuciłam. Znasz to uczucie? To takie natrętne uczucie, kiedy powtarzasz sobie w kółko, że nie tylko sobie, powtarzasz w kółko, że dasz radę, a Twój organizm wręcz błaga o wieczór z książką, o jakiś relaks, kąpiel z bąbelkami albo jakiś serial. Marzy Ci się spacer, marzy Ci się weekend z rodziną, a Twój kalendarz niestety ma dla Ciebie inne plany. Albo zwyczajnie wracasz do punktu wyjścia i zastanawiasz się, dlaczego Ty w tym swoim biznesie, na swoim, tak jak chciałaś bądź chciałeś, pracujesz nagle po kilkanaście godzin. No przecież nie tak wyobrażałeś sobie chyba prowadzenie tego biznesu. Nie po to zrezygnowałam z etatu, nie po to przeszłam na swoje, żeby znowu zażynać się dla jakiegoś projektu. Tak, ja znam to uczucie bardzo dobrze, już to przerabiałam, już tam byłam. I chociaż doskonale wiem, jakie są skutki takiego zachowania, nie na wszystkich błędach niestety potrafię się uczyć. I jakie są najgorsze z tych błędów? Przede wszystkim jest to niedoszacowanie czasu pracy. To, że jestem perfekcjonistką, wiem nie od dziś i jeśli śledzisz mnie w moich mediach społecznościowych, to Ty też to wiesz. I wie to też test DISC, który bardzo polecam, test osobowościowy, test kolorów, barwy relacji tak zwane, który
Ewidentnie za każdym razem, kiedy go wykonuję, a na różnych etapach swojej pracy zawodowej musiałam go wykonywać, zawsze świeci się wręcz rażącym niebieskim, co oznacza, że jestem perfekcjonistką. Więc z tego właśnie wynika fakt, że ja nie doszacowuję swojego czasu pracy, bo zakładam, że tyle coś powinno zająć i faktycznie powinno, ale potem zaczynam dopieszczać te wszystkie szczegóły, szczególiki, poprawiać, przyglądać się jeszcze raz, przerabiać od nowa i wychodzi 30% więcej. A deadline? No niestety, przesunąć się nie chcę. I o ile w swoim własnym projekcie, w swojej firmie mogę sobie na jakieś tam rotacje pozwolić, no to na pewno nie w sytuacji, kiedy pracuję dla klienta. Kolejny element, kolejny błąd to ignorowanie sygnałów, które wysyła Twój organizm. I ja nie mówię, że zawsze da się zrobić tak, że będziemy wypoczęci, jest super, nie potrzebujemy kawy. Podobno jest tak, że jeśli dobrze się wysypiasz, to do godziny 12 następnego dnia tak naprawdę tej kofeiny w ogóle nie powinieneś potrzebować. Haha, kofeina jest jedną z pierwszych rzeczy, po które sięgam z samego rana. Cóż, może to jest taki element przyzwyczajenia, może ja po prostu tę kawę lubię, niemniej po omacku po nią wyciągam ręce. Także ignorowanie tych sygnałów, tego zmęczenia, to jest jedno, ale kiedy zaczynają Cię boleć palce, kiedy zaczyna Cię boleć kręgosłup, kiedy wreszcie nie możesz się wyprostować, no to ewidentnie coś jest nie tak i warto się zastanowić, czy jednak jakoś nie da się inaczej z tej sytuacji wybrnąć, tego projektu dowieść w terminie owszem, ale może mniejszym kosztem, może z czyjąś pomocą, a nie, wiecie, taka Zosia Samosia, co to wszystko zrobi sama. I właśnie, to jest ten trzeci błąd, czyli syndrom Zosi Samosi. Akurat tak się składa, że słuchałam wczoraj podcastu, ostatniego odcinka podcastu Karoliny z Pretty Well Done i gościem Karoliny była Iga's Chit Chat and Cat, która opowiadała właśnie o syndromie Zosi Samosi, o tym, że my kobiety to jesteśmy takie, że tutaj na jednym ramieniu trzymamy dziecko, w drugą ręką obieramy ziemniaki, nogą dopychamy szafkę albo lodówkę, w piekarniku pieką się bułeczki, a jeszcze oczywiście na toglu czy innym urządzeniu wybija 12 godzina pracy. No cóż, w prawdziwym życiu niestety tak nie ma. I ten syndrom Zosi Samosi, ta świadomość, że ja muszę wszystko sama, że tylko ja to zrobię idealnie, a w ogóle jak tego nie zrobię, to co ten klient sobie pomyśli? Boże, ona potrzebuje wsparcia, asystentka i potrzebuje wsparcia, przecież to ona jest moim wsparciem. To po co mi taka asystentka? To jest takie błędne koło, bo owszem, jeśli Twój biznes się rozwija, jeśli rozwija się prawidłowo, no to przychodzi ten moment i o tym powstało wiele książek, z czego najlepsza według mnie to oczywiście Don't Stop Me Now, czyli Zrobiłam biznes i co dalej, Karoliny Brzuchalskiej, bardzo polecam. Przydała mi się niesamowicie podczas procesu rekrutacji, ale też pomogła mi zrozumieć, że przychodzi ten moment, kiedy to skalowanie jest niezbędne. Tylko, że tak naprawdę ja się nie spodziewałam, że ono będzie niezbędne tak szybko. Syndrom Zosi Samosi jest może w porządku na początku, kiedy nie mamy dużego budżetu, ale jeżeli mądrze rozwijamy się w swojej firmie, no to taki moment przyjdzie. I to jest dobre zjawisko, a nie złe, tylko trzeba umieć się w nim odnaleźć. No ja niestety troszeczkę poległam, odkopuję się, chylę czoła, posypuję głowę popiołem i nawiązuję współpracę z asystentkami i jestem z tego naprawdę super zadowolona. No i tu dochodzimy do kolejnego elementu, czyli dlaczego to wsparcie mi było w ogóle potrzebne? No bo mam zbyt dużo zadań w kalendarzu, które sama sobie oczywiście zaplanowałam, no bo jeśli słuchaliście podcastu Karoliny znowu z Pretty Well Done, w którym byłam gościem i opowiadałam o tym, jak ja planuję swój tydzień, to wiecie, że jestem wręcz niewolnicą tego planera i uwielbiam harmonogramy, karteczki, pliki, które wspomagają moją organizację, rozpisywanie zadań na najmniejsze etapy. Trochę gorzej potem z działaniem, ale plan musi być. I ja tych zadań rozpisywałam ostatnio trochę za dużo. Bo nie ukrywajmy, nie trzymam się złotej zasady, że powinny być 3 priorytety w ciągu dnia i potem jakieś takie drobiazgi, ale jednak staram się robić to z głową, czyli nie dawać zbyt dużo zadań na jeden dzień, bo potem po prostu się ten kalendarz, wiecie, z dnia na dzień przepisuje, przekreśla, wykreśla i tylko frustracja rośnie, bo przecież miałam to wszystko zrobić, a tutaj 2 czy 3 punkty tylko wykreślone. No niestety, jeśli za dużo się tam wpisze, no to siłą rzeczy już na etapie wpisywania powinna się zapalić taka lampka, że no kurczę, nie mam już tych 20 lat, nie zarwę nocki,
Jestem mamą, więc rano też dziecko się obudzi, trzeba je jakoś ogarnąć. No, tych zadań powinno być jednak mniej. No chyba, że planuję je nie tylko dla siebie, ale również dla zespołu. I kolejny błąd to jest strach przed delegowaniem tych zadań. Wiecie, ja przeprowadziłam taką prawdziwą rekrutację z zadaniami próbnymi i bardzo solidną selekcją kandydatek, a teraz, kiedy już je mam i mogłabym im nazlecać nie wiadomo ile, no może nie wiadomo ile, bo są ograniczone pakiety godzin, ale jednak mogłabym się odciążyć, ja wciąż mam gdzieś taką świadomość, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie, czy ja na pewno mogę to zadanie przekazać osobie trzeciej. No oczywiście ja je potem sprawdzę, ale ten strach, on jest bardzo duży i dlatego jeśli ty też odczuwasz taki strach, to serdecznie polecam ci książkę Karoliny. Przypominam, Don't Stop Me Now, czyli Zrobiłam biznes i co dalej. Ona pomaga się z tym strachem uporać, ale jednak wiecie, przeczytać, popatrzeć jak to działa u innych to jedno, ale wprowadzić jakieś zmiany na własnym podwórku to jest zupełnie co innego. Każdy musi to sobie przepracować sam. Moje plecy ewidentnie sygnalizują, że przyszedł czas, żebym ja się z tym tematem zmierzyła. No właśnie, jak wyczuć ten moment, w którym dialog z samym sobą, bo o tym też tutaj jest mowa, zawodzi. Kiedy ta komunikacja z samym sobą zawodzi. Być może cię zaskoczę. Jeśli mnie słuchasz, to chyba nie. Słuchasz od jakiegoś czasu. Ale mimo, że jestem osobą dość introwertyczną i to też potwierdzają testy, troszkę tak jak Sheldon z Big Bang Theory, teraz ci opowiadam, zazwyczaj potrafię się dogadać z klientem. Potrafię go wysłuchać i wyłuskać kluczowe informacje z jego komunikatów. I jestem dobra w szlifowaniu treści, które tworzy. I ta umiejętność wyłuskiwania informacji to jedno. Ale tutaj kluczowe jest słowo zazwyczaj. Dlatego, że problem nie zaczyna się na odcinku ja klient. On się zaczyna nieco wcześniej. Na linii ja przedsiębiorca i ja człowiek, ja mama, można powiedzieć, ja członek rodziny, ja kobieta, ja osoba nie będąca przedsiębiorcą, o tak. Czyli przedsiębiorca kontra nieprzedsiębiorca. I właśnie tutaj w tym tkwi cały szkopuł. Dlaczego w ogóle taki podział? Ponieważ jako przedsiębiorca, a do tego młody mikroprzedsiębiorca, jeszcze na dodatek, chcę dostarczać usługi na najwyższym poziomie. A to oznacza, że nie tylko dbam o jakość realizowanego zadania, ale też o czas, w jakim je wykonuję. I ten czas jest dla mnie bardzo ważny. Jeżeli słuchałeś odcinka podcastu właśnie Pretty Well Done, co we freelance piszczy, to ta produktywność, odmieniłyśmy ją chyba przez wszystkie możliwe przypadki. Bo jako wirtualna asystentka doskonale wiem, że planowanie to moja druga natura. No nie ukryję tego. Harmonogramy, szkice, notatki, one muszą być zrobione. I ja po prostu to lubię. Uwielbiam rozkładać wszelkie zadania na czynniki pierwsze. I jeśli zobowiązuję się coś wykonać, to tak naprawdę staję na rzęsach, zarywam noce i jestem głucha na wszelkie protesty, wszelkie głosy sprzeciwu, również mój własny w tym, byle tylko dostarczyć to zlecenie na czas. I już miałam epizod parę miesięcy temu, kiedy mi się nie udało tych zadań dowieść na czas. Byłam naprawdę wściekła, klientka była zawiedziona, ale ja również, ponieważ no przeceniłam swoje możliwości, przeceniłam swój czas i energię, którą jestem w stanie poświęcić, bo ja mogę się zedrzeć i nie jest dla mnie problemem zerwać noc, żeby coś zrobić, ale potem trzeba to niestety odchorować. I to jest właśnie to, że nie wszystko w życiu da się zaplanować i ja to bardzo boleśnie odczuwam, że się nie da, bo bardzo chętnie kontrolowałabym nie tylko siebie, ale też wszystko dookoła, ale czasami może się niestety zdarzyć tak, że choćbyś poruszył niebo i ziemię, wszystkiego nie da się przewidzieć. Zwłaszcza jeśli przegapisz symptomy tego, że twój plan zaczyna się walić. I co wtedy? No właśnie, co wtedy? No niestety zawiodę cię chyba w tej chwili. Nie podam ci mojego autorskiego złotego środka na to, jak sobie poradzić w takiej chwili, jak się komunikować z samą sobą, ponieważ jeszcze go nie mam. Ale jeszcze go nie mam. Moja komunikacja z samą sobą to długie pasmo prób i błędów i tutaj wiecie, zderza się ta perfekcjonistka i ten przedsiębiorca ze zdrowym rozsądkiem, jak takie głosiki, wiecie, takie słówki mi siedzą na ramionach i każda mówi co innego. Więc ta komunikacja ze sobą trwa. Ale to, co mogę ci z czystym sumieniem poradzić i
proponuję, żebyś rozważył w swoim sumieniu i przyjrzał się samemu sobie, wsłuchał się w siebie, czy przypadkiem też nie popełniasz tych błędów, bo warto je zdiagnozować o wiele szybciej i wyciągnąć wnioski. Więc właśnie wyciągaj wnioski ze swoich błędów i z poprzednich doświadczeń, bo ja te doświadczenia mam. Ja wiem, jak to jest nie dowieść projektu, wiem, jak potem jest wstyd, wiem, jak to jest ciężko potem przyznać się klientowi, że niestety poległam, przeceniłam swoje umiejętności, no może nie umiejętności, przeceniłam swoje siły, bo wydawało mi się, że zdążę, a potem w połowie wypadło kilka rzeczy nieprzewidzianych, a ja sobie z tym nie poradziłam. Więc tym razem poradziłam sobie, projekt dowiozłam, ale bardzo wysokim kosztem. Więc trzeba wyciągać wnioski z tego właśnie zachowania. Po drugie, słuchaj swojego ciała, bo ono o wiele lepiej od ciebie zna twoje ograniczenia i wie, kiedy trzeba powiedzieć sobie stop. I oczywiście słuchaj mądrzejszych od siebie. Wiecie, ja współpracuję z mentorką. Współpracowałam długo z Karoliną z Pretty Well Done. Teraz współpracuję też z Agatą Limanówką i one obie są ekspertkami w swoich branżach. I one przeszły już tę samą ścieżkę, którą przeszłam ja i wiedzą, kiedy trzeba odpuścić, kiedy trzeba zacząć skalować, kiedy trzeba przycisnąć, a kiedy lepiej skupić swoją energię na przykład na znalezieniu wsparcia i na rozpisaniu zadań. One to wiedzą i ja staram się korzystać z tej wiedzy, jako że sama jeszcze jestem taka, wiecie, jak ta mała sówka z moich zdjęć, nieopierzona. I ostatnia rzecz, nie czekaj do ostatniej chwili, żeby z tego wsparcia skorzystać, bo potem może się po prostu okazać, że zwyczajnie nie będzie już czego zbierać, a tego ci absolutnie nie życzę. A będąc przy temacie wsparcia, z przyjemnością zdradzę Wam troszkę więcej szczegółów w kolejnych odcinkach. I na podsumowanie chciałabym Wam powiedzieć, przyznać tak naprawdę, że komunikacja z samym sobą, z samą sobą to wielka sztuka. To nie jest zadanie na 5 minut, które sobie po prostu odhaczysz i pójdziesz dalej. To jest trochę tak jak, wiecie, z tymi lampkami, które się wiesza na choince, że chcecie, żeby wszystkie świeciły, a tu któraś po prostu się nie pali i przez to nie palą się wszystkie. Jest jeden wielki zawód zamiast pięknej choinki na święta. I prawda jest taka, że z zadaniami jest tak samo. Jeżeli spali się twoja pierwsza lampka, jeżeli twoja komunikacja z samym sobą spali się już na samym początku, to te kolejne zadania też nie będą miały szansy się zaświecić. Właśnie tak będzie. Jeśli zawiedziesz samą siebie, samego siebie na pierwszej linii, to nie będziesz w stanie zapanować nad kolejnymi etapami i zapewnić wsparcia swoim klientom. I z tą myślą może mało optymistyczną, ale jednak bardzo ważną, chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Także życzę Ci miłej reszty tygodnia, miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchasz. A jeśli masz podobne historie w zanadrzu i chcesz się ze mną nimi podzielić, wesprzeć mnie trochę w tej chwili, kiedy naprawdę troszeczkę się przeforsowałam, to serdecznie zapraszam Cię na wszystkie moje kanały, czyli i na Facebooka Wing Person, także na stronę www.wingperson.pl, na Instagrama, na LinkedIn, bardzo się staram tam coś publikować, może jeszcze trochę za rzadko, ale jednak. A jeśli szukasz wsparcia, teraz wiesz, mam go już całkiem sporo, bo sama się wspieram, to serdecznie zapraszam Cię na pierwszą bezpłatną konsultację. Porozmawiajmy sobie o tym, w czym ja mogę Ci pomóc. Do usłyszenia. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska.